Witam Was, kochani, gorąco i serdecznie. Ja jestem Yuken, a przed Wami 28 odcinek z Eurotrack Simulatora 2 z serii Zaczynamy od Zera do Milionera, czyli takiej serii, w której robimy wszystko na Waszych oczach. No moi drodzy, mamy to Iveco, dojechaliśmy w ostatnim odcinku na miejsce. Iveco troszeczkę, no delikatnie mówiąc, uszkodzone, więc aby tutaj nie kombinować, to dziś weźmiemy zlecenie z tego miasta, w którym skończyliśmy to zlecenie. Jak widać w naszej karierze, no, mapa troszkę coraz bardziej jest odkrywana. Super, bardzo mi się to podoba, więc ta misja, aby cały czas odkrywać nowe tereny, no myślę, że się sprawdza. Właściwie nie mam z tego żadnej korzyści poza satysfakcją, tak? No, bo to bardziej dla was jest to ciekawe, że jeździmy co chwilę innymi trasami. Dla mnie, że no, tutaj te procenty przybywają. No nie, po prostu sprawia mi to frajdę. Chciałbym odkryć tą mapę w 100%. Taki miałbym cel. Wypadałoby to zrobić. No w dzisiejszym odcinku, no jak widać, no na pewno nie wbijemy nowego levelu, bo nie wiem, jakie zlecenie musiałbym wziąć, aby ten nowy level wbić. No teoretycznie byłoby to możliwe, natomiast tutaj jesteśmy tylko i wyłącznie, moi drodzy, raczej, znaczy mógłbym wziąć szybkie zlecenie tak naprawdę. Mógłbym wziąć, ale właśnie, tu gdzie jesteśmy, bo nie zrobimy szybkiej podróży, bo musiałbym auto naprawiać, a nie chcę tej ciężarówki naprawiać, bo będzie to kosztowało majątek. Cena według dystansu. O, mamy jakieś samochody, zobaczcie, widzowie, fajne zlecenie, może pierwszy raz wybiorę od razu. Nie jest ono długie, fakt faktem. Szkoda, że nie ma chociaż 850, dosłownie 1 km byłoby więcej i byłbym szczęśliwy, no tu już by było super. Natomiast zobaczcie, dlaczego bym się skusił na to zlecenie. Powody są takie. Delikatny ładunek, ładunek o wysokiej wartości i jeszcze pilna dostawa. Być może tutaj właśnie ta pilna dostawa nam troszkę tej premii doda, bo 3 w jednym. Także może będzie to ładunek, jak widać, krótka trasa, a pieniądze z tego całkiem przyzwoite, więc szybko to przelecimy. Tylko jest jedna kwestia. 11 godzin podróży mamy. No wyspani chyba już jesteśmy, tak, bo ja pod koniec ostatniego odcinka się wyspałem, więc możemy śmiało lecieć. Mamy to dostarczyć najpóźniej do... Czas podróży 11, no liczmy 12 godzin, jakby tak doliczyć. No to jeżeli mamy sobotę 11, załóżmy, no to 12 godzin będzie do 23, a tutaj do północy śmiało. No to się wyrobimy, moi drodzy, nie ma co... Ryzykujemy, weźmy takie właśnie zlecenie z stylu pilnej dostawy, przy czym ja, jak mówiłem wam w poprzednim odcinku, nie chcę tych pilnych dostaw zbyt wielu brać, bo to się też tak nie opłaca. Znaleziono sygnał. No i osobiście wolę, oczywiście, zamiast tych pilnych dostaw wolałbym na przykład ADR-y i tak też je awansujemy, ale zobaczcie, akurat mamy zlecenie, ja nie wiem, gdzieś tam chyba w tej firmie obok. Wypadałoby jeszcze światła włączyć. Chyba, bo nie wiem, czy mamy włączone, czy nie mamy. Teraz mamy. A dobra, pojedziemy sobie na długich, żeby nas dobrze widzieli. Potem będą nam ładnie z naprzeciwka mrugali. Cicho, Iwona, no co ty gadasz do mnie? Tutaj jedziemy po towar przecież. No, no to co? No to to w lewo. No i widzicie, jakie te Iwony niezdecydowane. No. Dotarłeś na miejsce. Do usłyszenia następnym razem. O, gościu, tu szyby myje pięknie. No, samochody myślę, że całkiem fajne zleconko. Przede wszystkim chodziło o to, żeby nie przesadzać. Czekajcie, gdzie my ten odbiór mamy? Chyba tam z tyłu. No jeszcze jeden kurs musimy, widzowie, zrobić Iveco, bo no nie obejdziemy tego. Bo żeby to Iveco, znaczy wiecie, teoretycznie mógłbym to Iveco sprzedać i kupić... No gaśnie. No jeszcze musi kurs zrobić i je sprzedamy, takie już popsute. Bo pamiętacie z poprzedniego odcinka, w którym kupowaliśmy? Ja naprawdę nie pamiętam, za ile... Wybrano cel. Za ile to Iveco kupiliśmy, ale wiem, że za jakieś totalne grosze i kupiłem na odczepne. No też nie było w najlepszym stanie. Dlatego ja nim jeżdżę, bo wiadomo, że pracownicy już by nie jeździli. Ale widzowie... Skręć w lewo. My sobie poradzimy. My sobie nie poradzimy. Muzyczka oczywiście dla widza. O, no może dzisiaj sobie gdzieś tak zacznijmy od końca. No nie wiem, na przykład tu. Słuchajcie, my sobie zawsze poradzimy.
plan jest taki, że jak widzicie, przemęczam się, znaczy przemęczam akurat w przypadku Iveco, to ja się nim nie jakoś tam przemęczam, bo powtarzam to, że troszkę przyznaję się do swojej, można powiedzieć, hipokryzji, widzowie. Bo narzekałem na to Iveco, a trzecią trasę, mimo że ono jest naprawdę brzydkie i to wnętrze... Trzecim zjazdem. Nie wiem, daj znać, drugi widzu, czy dla ciebie to wnętrze jest ładne i czy ten samochód jest ładny. No jak dla mnie, znaczy, ono ma swój urok, bo jest takie stare, nie? To jest taki naprawdę stara ciężarówka rasowa, taki klasyk. Pewnie ma około 30 lat. Więcej ode mnie nawet, ale... No dobra, będzie mi gasł. No będzie mi gasł, nic z tym nie zrobimy, bo było parę razy boom. Dobra, już przepuścimy tego Seata, bo jeszcze mi przydzwoni gościu i tyle z tego będzie. Natomiast, widzowie, no plan jest taki, że przemęczam się te trzy kursy tym Iveco po to, żeby oczywiście zlecenia były lepiej opłacalne niż na szybkich zleceniach, bo tak oczywiście jest, że na własnej ciężarówce macie droższe. Na tym gdzieś już etapie i levelu, no to u mnie to jest między 50 a 70 tysięcy różnicy, no to jest na tyle dużo, że dlatego się przemęczam własnymi ciężarówkami. Kasy mamy jeszcze za mało, nawet jakbym, bo chciałem spłacić jeden z kredytów, no troszkę mi brakuje, żeby spłacić. Z drugiej strony dobierać mamy za mało, bo i tak tylko kupimy garaż i jakby... Czy można by wtedy zrobić oczywiście tak, że kupilibyśmy garaż, tą ciężarówkę oddali pracownikowi, tylko widzowie, wiecie, że to by nie wypaliło. Bo żeby ci te gagatki jedne, nasi pracownicy, to któryś z pracowników jechał tym Iveco, no to trzeba by naprawić. Ja sobie, widzicie, jadę i nie narzekam, a pracownik już by narzekał, że trzeba naprawić, więc to jakby mija się kompletnie z celem. Tragicznie, słuchajcie, to Iveco nie jeździ. Tak, czasem robimy sobie szybszy odcinek też. No, staram się, żeby była równowaga. No, są odcinki, co po półtorej godziny trwają, no bo taka jest trasa. A uważam, że jak czasem zrobimy traskę taką, no, 800, no mówię, szkoda, że nie jest to 850 km, bo byśmy mieli wyższą premię za długodystansowca. No, a w związku z tym, że no nie jest, no to ta premia będzie chyba jest takiego średniego poziomu, średniej półki, no ale to po prostu sobie szybko przelecimy, żeby coś tam trochę budżet podreperować i tyle tam. Wiecie, lepiej zrobić trasę, za którą zgarniemy i tak te 170 tysięcy, jak dobrze pamiętam, już nawet nie pamiętam, ile za to zlecenie jest, ale lepiej no jednak coś zgarnąć, niż nie zgarnąć nic. No taka jest prawda, widzowie. Tutaj spanie nie wchodzi w grę, cały czas tutaj ten mod nam pokazuje. Zobaczcie, przerwa następna na odpoczynek, jeżeli bym bardzo chciał, to 17 godzin. Ale nie chcę odpoczywać, bo nie mam potrzeby. Nocy też nie mamy, więc dojedziemy akurat na wieczór, więc tradycyjnie po kursie. Tradycyjnie, widzowie, po kursie sobie zrobimy drzemkę. No samochody już takie wieźliśmy, no nie jest to jakiś... Tesla nas wyprzedza. Nie jest to, widzowie, coś, co już by dla was było nowością. No, no wieźliśmy już samochody. Nawet tą trasą widzę, że chyba kawałek jechaliśmy, bo... Oj, oj, oj. Uszkodzenia 30%. No tak to jest, jak Yuken kamerą się bawi. No. Będę chciał robić miniaturki, to się po prostu perfidnie na środku drogi zatrzymam, dlatego najlepiej mi się robi miniaturki gdzieś na światłach albo w jakimś zatorze drogowym, bo wtedy nie muszę się... Znaczy, wtedy jest w miarę spora gwarancja, że w nic nie przydzwonię, aczkolwiek wiem, że były sytuacje, w których przydzwoniłem. O, Helga zarobiła 1000. Łaskawa, ona albo minusy mi wali ostre, albo zarabia 1000. No. Dobra, z paliwem na razie nie ma potrzeby, myślę. Przejedziemy chyba na całym baku tą trasę. W poprzednim odcinku tankowaliśmy całkiem spoko, także... No jedźże, chłopie. Oni się tak tu wleką, jest 130, jadą. Trzeba ich tam trąbnąć troszkę. Ja się dzisiaj nigdzie nie spieszę, słuchajcie, mam czas. Znaczy, teoretycznie pilna dostawa, nie? Więc wypadałoby zdążyć. O, 39 ktoś zarobił, pięknie. Scarlett, no Scarlett ładnie już zarabia. Jakby level wbiła, to bym się nie obraził, bo tam jej by się level przydało wbić. No jedźże, chłopie.
co za gagatki, no. Tak będziemy jechać całą trasę, tak? Region centralny. No dobrze, niech sobie będzie region centralny, tylko niech oni jadą. Jedziemy z Francji do Belgii, jeśli dobrze pamiętam. Dobra, 95, no to już możemy jechać od biedy. Nie wiem, czemu mam wrażenie, że na prawym pasie szybciej jadą. Spłacono, aha, południe, spłacono. A nie, 40 tysięcy, czyli ja spłaciłem tamten kredyt. Widzowie, czyli jest spoko. Czyli jest spoko, tamten kredyt spłaciłem. Czyli mam, czyli jeden mógłbym dobrać na 400 tysięcy. To wtedy miałbym gdzieś tak koło 800. Na tyle w zasadzie potrzebujemy na zakup garażu. Także dlatego robimy, widzicie, kurs bez brania kredytu, żeby zarobić. Jakby kompletnie bez presji. Myślę, że zrobimy tak, że w następnym odcinku również zrobimy traskę, ale już taką no, z cyklu najdroższych i najdłuższych, jaką się da. Więc następny odcinek raczej by był dłuższy i wtedy, jak wyciągniemy ładną kasę, można kupować garaż, można kupić dwie ciężarówki dla pracowników. Myślę, że to będzie ten moment, w którym kupię jedną ciężarówkę używaną, którą ja będę jeździł. Może z cyklu lekko droższych, a nie najtańszych. A Iveco oddamy pracownikowi. Już trudno, naprawimy. Będziemy widzieli, jakie to są koszta tej naprawy. Także taka organizacyjna będzie część w następnym odcinku, ale to zobaczymy. Zobaczymy, jak nam z kasą to się wszystko ułoży. Dziwnie ten samolot trochę startuje, bo tak samoloty nie startują. Wiem, bo mieszkam przy lotnisku, no ale nie czepiajmy się. Eurotrack nie jest grą samolotową. Jest symulatorem jazdy ciężarówką, więc już nie czepiajmy się, że samolot trochę dziwny. No na przykład ładne chmury, widzowie, zobaczcie, jakie piękne. Krajobrazy są piękne, nie można się doczepiać, prawda? Nawet aż na tle tych chmur, słuchajcie, aż zrobimy miniaturkę, o ile w nic nie przydzwonimy. Chłopie, co ty mi tutaj drogę zajeżdżasz? Oj, 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 zmiana kamery musi być, widzowie, musi być zmiana kamery, bo to się źle skończy. Ja tu wiozę samochody. No i właśnie, się źle skończyło właśnie. Już nic więcej, słuchajcie, nie ma opcji, widzowie, już dosyć tych miniaturek, wystarczy. Awaria pojazdu, no nie dziwne, że awaria pojazdu, ale no mam nadzieję, że mi będzie jeszcze jakoś działał. Idziemy za strażakami, bo nie wiemy, czy tamten jest otwarty na pewno. Gościu stoi i udaje, że pilnuje. Nie wiem czego, skoro to jest początek autostrady i tu się nie płaci. Jery, muszą te strażoki mi się tu zatrzymywać. Już nie chce mi się trąbić czasem nawet na nich. Że raczej to będzie ostatni kurs z tym Iveco, aczkolwiek niewykluczone, że może w następnym odcinku jeszcze jeden zrobimy. Raczej bym wolał już czymś innym. Lecieć. Dalej, dajcie jakieś normalne ograniczenie, a nie 50. 50 to w mieście, przy szkole gdzieś, a nie tu na wjeździe do autostrady. Patrzcie, puścił mnie gościu renówką, ale numer. Dlatego warto dawać migacze w Eurotracku. Jak dajesz migacze, to jakby automatycznie się puszczają. No to jakoś tak algorytm jest zrobiony, że to tak działa. Czekajcie, mamy pół baku paliwa, a no nie, chce mi się na razie tankować. Zobaczymy, jak będzie to paliwo ubywało w zasadzie. W razie to mamy po prostu jechać. Nie uszkodzić samochodów, bo jest ładunek delikatny. Jest
o wysokiej wartości i jeszcze musimy zdążyć na czas. Tym bardziej nie mogę robić wywijasów żadnych, no bo bym nie zdążył. To jest tak na styk faktycznie wyliczone. Ta dostawa jest, widzowie, na styk wyliczona. No nie robimy dzisiaj nic odkrywczego, bo Iveco już jeździliśmy, samochody już wieźliśmy, a dodatkowo, no jak widać po tym żółtym na GPS-ie, no już tą trasą jechaliśmy, widzowie. To nie jest na razie żadne odkrywanie nowej trasy, bo jak widać przednio chyba tą trasą jechaliśmy, więc nic dzisiaj chyba nie nadrobimy. I oni jadą też tak szybciej niż... Jest ograniczenie, bo mi odjeżdżają jak zwolniłem. Myślicie, ci przede mną pierwsi mandat dostaną, czy wszyscy dostaniemy? Też tu NPC-ty chyba mandatów nie dostają, no niestety, to tylko na mnie. NPC-t we mnie wjeżdża, ja mam mandat, no to są skandaliczne tutaj zachowania. Poza tym, czemu 90-ka tu jest? Halo, już! Czy się coś popsuło, czy co? A mam to w nosie, bo i tak jadę w prawo zaraz. Trzymaj się prawej strony. Jak też gościu zahamował, nie? Ja bym nawet teraz był gotów, słuchajcie, jakoś taką albo starą Scanię kupić, albo stare Volvo, ale takich totalnie starych Volvo to chyba nie ma. Mówimy oczywiście o używanych, nie? Bym miał zmienić auto. Musiałbym przemyśleć. Się tak tu wleką. O, szybko, 550, no to elegancko nam trasa, nam szybko przeleci, szybki odcinek, widzowie. Będzie taka równowaga, a to już mogę zapowiedzieć, że no siłą rzeczy muszę, jeszcze nic nie muszę, ale chcę w przyszłym odcinku zrobić dłuższą trasę, możliwie dłuższą. Między innymi po to, żeby już ten garaż kupić. Tutaj troszeczkę, wiecie, pasa trzeba zacisnąć. Lekka motywacja, bo mimo, że robimy oczywiście to levelowanie na luzie, jest to prawda, robimy na luzie, ale żeby troszkę kasy weszło lepiej, to potem będzie tak, że ktoś na pewno będzie oglądał już 30, czy tam, znaczy jak będę na 30 levelu, na pewno nie będzie to 30 odcinek, ale jak będę na 30 levelu, ktoś będzie oglądał i znowu ludzie będą pisać, jak ty to zrobiłeś, masz tyle ciężarówek. Widzicie wszystko, widzicie w tej serii na waszych oczach, jak to robię, a i tak uważam, że ta seria idzie wolniej przez pewne rzeczy, które wam pokazywałem, że gdybym pewne rzeczy inaczej troszkę rozwijał, ale to mówię, celowo rozwijałem w ten sposób, żeby wam coś udowodnić, pokazać no, namacalny sposób, ale gdybym to rozwijał identyczny sposób jak no, na poprzednim koncie, co byłoby oczywiście bez sensu, bo te serie by się wtedy niczym nie różniły, prawda? Natomiast powiem wam tak, że jakbym to lepiej rozwijał, no to już śmiało, pomijając, żebyśmy mieli może koło 24 levelu Eurotracku. To też ja myślę, że już by było z 5 garaży zapełnionych i 25 ciężarówek. Myślę, że spokojnie. Myślę, że spokojnie. No ale wiecie, wynik na taki rozwój nie jest najgorszy moim zdaniem. Tak, bo tutaj mamy wynik na zasadzie już 10 ciężarówek, 10 pracowników, 2 garaże zapełnione na full. Myślę, że
że nie jest to zły wynik. No i czy gościu chce we mnie wjechać, czy co on chce, bo już sam nie wiem. Myślę, że to nie jest zły wynik, nie jest to jakiś rekordowy, ale zły też nie jest. Więc na spokojnie, widzowie. Nie najgorzej się zbiera, no, jak na tak w sumie nie jest jakieś super mocne, ale tak całkiem spoko jedzie. Ale będziemy zmieniać, tylko teraz od razu wam mówię, jeżeli już będę auto jakiekolwiek kupował, mówimy, no myślę, że nadal o używce, no bo tu nie ma na razie mowy o nowym, więc raczej mówimy o używce jeszcze. Powiem wam tak, że będę zwracał uwagę na silnik. Wiadomo, bo bak paliwa to zwracam uwagę, bo jako jak jest, nie wiem, 300 litrów bak paliwa, to ja w życiu takie ciężarówki nie kupię. Jest oczywiste, to jest dla mnie od razu tak zwany red flag, ale nie mówimy być może, o, ktoś tam awansował, super. Ale nie mówimy już nawet o baku paliwa, ale będę zwracał uwagę, że może fajnie byłoby coś kupić, co by miało te 500 koni, żeby już nie kupować niczego, co ma 300 ileś tam koni. Już dosyć takimi słabymi ciężarówkami się najeździłem, chciałbym zdecydowanie coś mocniejszego. O, i przy okazji teraz widzę na GPS-ie, że jednak trasę odkrywamy, czyli jakiś tam plus, no, widzowie, tego kursu będzie. Jak widać, coś tam się trasa odkrywa. Byłbym niezmiernie wdzięczny, jakby też nie było takich, kurczę, ograniczeń prędkości. O, kolejny przychód. No to zbieramy, widzicie, na nowy garaż. Plus moje, plus później jeszcze kredyt, plus następne zjedź w prawo. Zlecenie, także już to już jest pewne, że w następnym odcinku będziemy, widzowie, na pewno będziemy już działali, jeśli chodzi o nowy garaż. Raczej nie uda nam się, takie co, to jeszcze nie jest, myślę, ten moment. Myślę, że jakby z następnym zakupem garażu możemy takie coś już zrobić, to już będzie chyba wtedy ten moment. Teraz jeszcze nie. Mówię oczywiście o sytuacji, w której miałbym kupić od razu garaż pięcioosobowy, że tak powiem, na pięć ciężarówek, tak? I od razu pięć ciężarówek dla pracowników. To jeszcze oczywiście, jakbym się uparł, poczekał, to bym kupił, ale to nie ma sensu czekać, bo jak wam w wyliczeniach pokazywałem, wychodzi to dokładnie to samo. Jak najpierw kupujecie na 3, a później go ulepszacie, także cenowo wychodzi identycznie tak samo, a różnica, no, jest oczywiście bardzo ogromna z tego względu, że Paryż? Jakiś dziwny Paryż. Różnica, słuchajcie, jest ogromna, widzowie, bo no jeżeli byśmy czekali, no to nie zarobimy, tak? A jeżeli już te pieniądze zainwestujemy, żeby one pracowały, te, które mamy uzbierane, tak? Zamiast czekać po to, żeby kupić garaż na 5 i 5 ciężarówek, no zobaczcie, tracimy jakby tych trzech pracowników, którzy już coś tam by zarabiali, już coś tam by levelowali. Ja mam tylko cichą nadzieję, że jak odkrywamy agencję pracy, to coś tam nam będą jednak przybywali ci pracownicy wykształceni. Możliwości zatrudnienia. No fajnie będzie jeszcze jakieś agencje pracy odkrywać. Policjanty stoją, no to niech stoją.
się jeszcze zastanawiam z paliwem, ale... Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Możemy to po prostu nie tankować po to, żeby... Zjedź z rondy. W następnym odcinku, jeśli będziemy robili kimanie, a pewnie tak będzie, no to wtedy łączymy tankowanie z kimaniem. Ja tam nie lubię. Niepotrzebnie się zatrzymywać, bo to też o to chodzi, że to czasami tak zwana każda... Widzieliście zresztą chyba w którymś z ostatnich odcinków, jak się tak bardzo spieszyliśmy, żeby do celu dojechać, nie? I wszystko było super spoko, poza tym, że parking nie działał. I szukałem jak taki głupek tego miejsca do zaparkowania, żeby tam się przekimać i nie działało, nie działało, nie działało, ciągle nie działało. No i efekt był tego taki, że godzinę czasu w grze straciliśmy i przez to prawie byśmy się spóźnili. Ostatecznie jednak zdążyliśmy w terminie. No ale wiecie, coś kosztem czegoś, nie? A czego? No to już się sami domyślcie. Z takich sytuacji też już nie chcę. To akurat wyjątkowo wziąłem taką pilną dostawę, żeby... Wiecie, no ten GPS jakby nas tu w żaden sposób nie pogania, bo zobaczcie, mamy dostawę na 21, a maksymalnie do północy. Także i tak mamy, no powiedzmy, w najgorszym wypadku te 3 godziny zapasu, ale ja tutaj nie przewiduję sytuacji, żeby ten zapas miał być do czegokolwiek potrzebny. Szczególnie, że wiem, to też brałem pod uwagę, że jestem wyspany i że nie będę musiał spać. To, słuchajcie widzowie, przy pilnych dostawach to jest klucz. Bo jeżeli byśmy zaczynali grę, tak, w momencie, kiedy ja już powinienem teoretycznie iść spać, musiałbym się przekimać, no to już by nie było zbyt fajnie. To już dobrze wiemy, że na te 6 godzin bym kimał, no byśmy w życiu nie zdążyli. W ogóle nie byłoby szans na to, aby zdążyć. Także wiecie, to nie jest wszystko tak popsiup, widzowie. ...340 do celu, pół godziny odcinka zaraz będzie, także myślę, że w 40 minutach się ładnie zamkniemy. Raz na jakiś czas też krótsze odcinki nie zaszkodzą. Trzymaj się prawej strony. Ale też miejcie na uwadze, że no, ten ruch na przykład, który teraz wykonuję, tak? Czyli zlecenie poniżej, mające mniej niż 850 km, bo dokładnie było 849, a to jest mniej, mogę wam to pokazać na koniec odcinka, zresztą zobaczycie przy premii, wpływa na mniejsze expy, jakie dostanę, tak? Bo tak naprawdę 2 oczka, jeśli chodzi o długodystansowca, się cofnąłem. Mamy oczko powyżej 850 i oczko powyżej 1100, nie? Także o 2 oczka się tutaj cofnąłem. No i niestety, wpływa również na exp. Bo to, że na kasę, no to powiedzmy, że widzimy, ile tej kasy dostaniemy za zlecenie i tyle się... Zresztą tu nie mieliśmy wyboru tak naprawdę z tej, bo wiecie widzowie, to też jest jakby... To jest o tyle sytuacja, słuchajcie, skomplikowana, że nie mieliśmy zbytnio wyboru. Jeśli chodzi o wybór. Niestety. Tak byśmy sobie wzięli coś dłuższego, czy coś no, bardziej opłacalnego, no ale przez to, że nie mogliśmy zrobić szybkiej podróży, a jak widzicie, można to obejść. Ja myślę, że takie szybkie porady musiałbym w poradnikach też wrzucać, bo mogą komuś się przydać. Jeden protip z kredytami, który tutaj opracowałem. Widzicie, że on się sprawdza. Drugi protip właśnie z tym ewentualnie spaniem, żeby nie jeździć w nocy. Czy może inaczej. Niektórzy z was wyłączają symulację zmęczenia. I myślę, że tym robicie sobie też małe kuku, to znaczy mam na myśli, że jeżeli wy tylko wchodzicie do Eurotracka i tylko jeździcie, a macie pracowników, to troszkę na tym tracicie. Bo w tym momencie wiadomo, że to spanie się następnie udaje.
Zjedź w prawo. Dobra. Żarówkami też fajny myk, żeby sobie zmieniać. Jeszcze moja kasa, czyli po skończeniu tego zlecenia, widzowie, myślę, że po 600 tysięcy powinniśmy mieć. Czyli całkiem przyzwoity wynik będzie. Więc już się naprawdę dużymi krokami, już praktycznie prawie, że będziemy gotowi na... No, tak może być. Prawie będziemy gotowi na następny odcinek na zakup. Po garażu. Zakupilibyśmy dwie ciężarówki. Nie wiem, czy nam starczy kasy. Tu mam... Zjedź w prawo. Troszkę wątpliwości, widzowie. No, ale to już się zobaczy. Trochę jadę jak szalony, nie? Mimo, że się nigdzie, słuchajcie, nie spieszymy, niby sobie chilluję. Ale nie wiem, czy już mi to tak w krew weszła ta jazda, że tak... żeby nie zamulać? No nie wiem, widzowie, nie wiem, co wam mam powiedzieć, jak wam się wam wytłumaczyć tutaj, słuchajcie. Trzymaj się lewej strony. Raczej się nie spodziewam, słuchajcie, za tą dostawę więcej niż 1000 jakiegoś tam expa, więc to tylko tak troszeczkę podbijemy do tego, że w następnym odcinku wbijemy. Raczej się nie spodziewam, żebyśmy w tym odcinku mieli wbić exp, czy level, tak? No bo tak jak wam mówiłem, no zbyt dużo jest do wbicia tego expa. Ponad 2000 do wbicia, czy 2400 nawet. 2400 moglibyśmy dostać, bo dostaje się tyle expa za trasę, ale to byśmy musieli lecieć najdłuższą z możliwych tras. Ale spoko, no dobijemy trochę do następnego odcinka i w następnym odcinku zrobimy już taką konkret najbardziej jak się da. Tylko tak to wymyślę. Czy wiecie, no, że jeżeli chodzi o exp, to ja równie dobrze mogę lecieć na szybkim zleceniu. Bo to w tym momencie nie będzie robiło różnicy. To też jest opcja na następny odcinek, że może bym zrobił tak, że ciężarówkę oddał pracownikowi, tylko i tak by trzeba ją naprawić, no ale i tak będzie trzeba i tak. Drugiemu pracownikowi bym kupił jedną ciężarówkę, chociaż dwóch pracowników, żeby zatrudnić. Ja bym sobie poleciał jakąś ekstremalną traskę na szybkim zleceniu, tylko to się nie opłaca, nie? To od razu wam mówię, że to się nie opłaca, ja już wolę... nawet wziąć mega, mega duży kredyt, ale lecieć na własnej ciężarówce. Patrząc, ile mam więcej za zlecenie, nawet byłbym gotów, słuchajcie, jeszcze dokoptować kredyt, żeby sobie jakiegoś grata kupić. Tylko to kupowanie grata to też wiecie, jak się potem kończy, bo nie można zrobić szybkiej podróży i to też tak nie jest, no, że sobie kupię jakiegoś grata. Tak wiecie, widzowie, to tak nie działa, nie? Oby było otwarte. Się boję tych bramek po tej Hiszpanii, słuchajcie, jak mi przydzwoniłem, bo za niska bramka, zobaczyłem to zbyt późno. Już było za późno, jak to zobaczyłem. I od tego momentu tych zagranicznych bramek się boję i tak zawsze... Zawsze się boję, gdzie mogę jechać, gdzie nie mogę, czy tak staram się zawsze już dla bezpieczeństwa za kimś jechać, bo te szlabany są, słuchajcie, na tyle toporne, że nie ma zmiłuj. Rosmark? A to nie czasem jakaś taka podróba Rossmana? Mam dziwne wrażenie, że to mi się bardziej z Rossmanem skojarzyło niż Rossmark. Ale może jest taka firma? No, żebym wszystkie firmy znał, no dużo jeździ tu takich przeze mnie na przykład nieznanych jakichś tam, ale niektóre. Trzymaj.
trzymaj się prawej strony, a następnie trzymaj się lewej strony. Czekaj, Iwona, trzymaj się prawej, potem lewej. I tu jedziemy w prawo. Przedzwoniłem w gościa. I lewej, czyli tu. Trzymaj się lewej strony. Dobra, czyli dobrze jedziemy. No niestety, widzowie, trochę gościa tam przyhaczyłem. Dlatego mandacik, no trudno, życie. Nie byłbym sobą, widzowie, jakbym tego nie zrobił, ale tu są serpentyny niezłe, nie? Labirynt jakiś, słuchajcie, widzowie. Ewidentny labirynt. O, na tle miasta, słuchajcie, zrobić miniaturkę. Kto mi zabroni, widzowie, co? Kto mi zabroni się zatrzymać? Przynajmniej nie przydzwonię w nic. Nie? A co? Przynajmniej nie przydzwonimy. Na tle miasta. O, zobaczcie, jakie ładne miasto. Wjeżdżamy do miasta. O, albo tak, na tle świecącego słońca bym wolał, ale no tutaj nic tak nie... Jadę środkiem, żeby mnie nie wyprzedzali. O, najlepiej to by było tak zrobić, ale to Iveco za ładne nie jest. Aż wstyd na miniaturkę dawać, widzowie, nie? Dobra. Wiecie, aż wstyd dawać na miniaturkę to Iveco. Dobra, już jedziemy. Aj, bo jeszcze gościa zahaczę. Dobra, już grzecznie, już jadę konkretnie. Cichutko, już. Nie śmiejcie się ze mnie. Ja musiałem miniaturkę. Ja musiał, dla widza. No, wjeżdżamy do Belgii, także zaraz będziemy dostawę mieli zrobioną na 21, elegancko. Też się tradycyjnie w tym odcinku prześpię, żeby zobaczyć, tam w następnym odcinku możemy zadziałać. Ale to już będę myślał i kombinował w następnym odcinku, także nastawcie się, że kolejny odcinek będzie no troszkę dłuższy, bo oprócz dłuższej trasy będzie taka rzecz techniczna, no ale muszę te rzeczy robić na odcinku, bo bez sensu byłoby, jakbym robił to poza odcinkiem. Też mówię wam mniej więcej, czym się kieruję, dlaczego tak. Każdy ten mój ruch możecie dokładnie widzieć. Dobrze, ja bym się zastanowił, czy w ogóle nie zatankować, ale to może zrobimy jak... Ja myślę, że po prostu na stację podjedziemy, jak odstawimy towar, to podjedziemy na stację z łóżkiem. I się i przekimamy, i zatankujemy. Przed następnym odcinkiem, żeby być do następnego odcinka przygotowani. Także teraz myślę, że nie ma najmniejszego sensu się nawet zatrzymywać. Coś tu w Belgii widzę, że odkrywamy. Pieszy to, jak mapę się daje, da troszkę odkrywać. Także super, tam widzę, już jakąś trasą jechaliśmy. Pierdziele, wszyscy jadą tą samą prędkością, to ja też jadę, no co ja będę zwalniał. Oni mogą, to ja też mogę. Zobaczcie, no jadą. Drogi widzu, będzie mi bardzo miło. Stawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem, a jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to postawisz tego suba, bo 75% osób, które oglądają, nie subskrybują. I przybywa ta liczba i bardzo mnie to cieszy, że coraz więcej z was zostawia te suby i oglądacie te odcinki. Więc tym bardziej, jeśli nie chcesz przegapić odcinka, czy to z tej serii, czy bezpośrednio z poradników z Eurotracka, bo również rzucam poradniki. Ten gameplay poniekąd jest w oparciu o moje poradniki, których też pokazuję wam na podstawie właściwie praktyce, że to, co mówiłem w poradnikach, faktycznie działa. Nawet czasem robiąc coś właśnie pod prąd, czyli robiąc w tych odcinkach z gameplayu, ale ja to podkreślam, robię coś przeciwnego. Trzymaj się lewej strony. Żebyście też widzowie mieli tego świadomość, że w tej serii, bo ona ma się różnić od poprzedniej serii, ona nie ma być taka sama. W poprzedniej serii robiłem krok po kroku wszystko, co było w poradnikach. Widzicie, że to działało, a tu niektóre rzeczy robię na przekór. Nie wszystkie, ale niektóre robię na przekór, żebyście widzieli, że na przykład seria wolniej się rozwija, że wolniej leveluje. Aczkolwiek różnica ta z poprzednią serią to jest z ciężarówkami, bo tutaj operuję na używanych i
to nie jest akurat nic na przekór i to nie jest... Z prawej strony, a następnie zjedź w prawo. No, jedź tym manem. Grzeje. Grzeje gościu tym lewym pasem, znaczy prawym. Ta akurat różnica nie jest rzeczą jakąś przekorną. To jest jeden z przykładów oczywiście, bo jest więcej rzeczy. To robię pierwszy raz. Dlaczego nie robiłem w tamtej serii? Dlatego, że po pierwsze używane ciężarówki weszły, jeśli dobrze pamiętam, update'em chyba w połowie nagrywania serii na poprzednim koncie. To po pierwsze, idziemy za gościem. Po drugie, albo tu, co też bardzo ważne, widzowie, o ile nie najważniejsze poniekąd. To... Czekajcie, tylko zapłacimy. To jest bardzo ważne właśnie, moi drodzy, że tymi używanymi ciężarówkami sprawa zmienia się jak w kalejdoskopie. Zresztą tak samo jak z używanymi, jak z nowymi. I sami widzieliście, że na przykład na moim kanale jest kilka poradników odnośnie nowych ciężarówek, jakie tam kupić, jak to wybrać, czym kierować się i no to się różni. To się diametralnie czasami różni, nie? Z biegiem oczywiście czasu. Z używanymi też trzykrotnie to się zmieniało. Teraz, nagrywając tą serię, robię takie manewry na używanych ciężarówkach, ale jeszcze jakiś czas temu to się w ogóle nie kalkulowało. Teraz, jak widzicie, no jakoś tam to robię, że te trzy gwiazdki to jest absolutne minimum, żebym kupił taką ciężarówkę używaną, najlepiej cztery, ale no niektóre potrafią być naprawdę drogie i to nie ma większego sensu, widzowie. Dobra, wjeżdżamy na dzikusa, wjeżdżamy, co? Dobra, udało nam się, głupim. Głupi ma zawsze szczęście, co, widzowie? Głupi ma zawsze szczęście. Teraz będzie też miał? Znaczy, że jestem głupi, nie? Nie, no nie jestem. Z przesady. Gdzie to my z tymi samochodami tu jedziemy? Do jakichś... Do skrętu w prawo. I stoczni, czy nie wiadomo czego. To trzech razy sztuka, co widzowie? Chociaż nie, no nie mogę nic tak odwalić. Więc chociaż spojrzę. Uff, gościu skręcał. Antwerpia. Dobrze, coś odkryliśmy, bardzo fajnie. O, to tutaj mamy parking, ale ja sobie poszukam jakiś, albo po prostu weźmiemy zlecenie, bo to raczej byśmy musieli stąd, jeżeli miałbym jechać Iveco w następnym odcinku, to siłą rzeczy musiałbym stąd wziąć zlecenie. A jeżeli nie chciałbym, no to bym pomyślał, bo bym wtedy zrobił przeniesienie. No zobaczymy. W następnym odcinku, widzowie, to rozkminimy, tak? I teraz tak, akurat mam ochotę, żeby nie było, bo będziecie pisali potem w komentarzach, że idę na łatwiznę. No ale zobaczcie, tu nie ma żadnej filozofii. No, myślałem, że chociaż będzie to za 90 ekspanie. Parkowanie. Nie wiem, dlaczego mi to parkowanie teraz... A tego parkowania za 40 ekspa zazwyczaj nie robię, no bo nie mam motywacji, nie? Po prostu nie mam motywacji, nie chce mi się. Ale już dobra, już tak sobie podjechaliśmy, to... Potem macie ze mnie bekę, że mi się nie chce parkować. No czasem mi się nie chce, no wiecie, no czasem idę na łatwiznę, no to... Oczywiście, znaczy jakby wiecie... Oj. To się zagadałem. Oczywiście, że troszkę idę na łatwiznę i nie będę tego tutaj... ukrywał, natomiast no mówię, na 40 ekspa aż tak mi nie robi, ja wolę na trasie się skupić, żeby, nie wiem, uszkodzeń nie było, żeby kary za uszkodzenia nie było. Chociaż jakby ktoś z was policzył, dobra gościu, zrobiłeś, nie wiem, 20 kursów, na każdym kursie miałbyś po 90 ekspa, to byś miał tyle i tyle ekspa więcej, no i pewnie byłaby to racja. Nie mówię, że nie. No dobrze, widzowie, co my tu mamy? Doskonale. W końcu jest doskonale, bo ostatnio było rozsądnie, czy dobra robota. Żadnej kary nie mamy, widzowie, i co? Levelu no nie wbijemy, no to było do przewidzenia, że nie wbijemy. Niewiele nam tam zabrakło raptem. I tak ładnie expa wbiliśmy za tak krótki kurs. Jednak przejechany dystans 851.
Czyli ja chyba oszukałem trochę przeznaczenie i no nie wiem, ale zobaczcie, wynagrodzenie podstawowe, a tam było napisane 849. Czyli my się wbiliśmy na wyższy level doświadczenia tego za długodystansowca. Premia za wprawę, długi dystans to akurat nie jest duży. Aha, jest, że na długim dystansie piąty, widzicie? Piąty level mam. Ładunek o wysokiej wartości, delikatny ładunek, no czyli delikatny ładunek bym musiał też. Ale szybka dostawa też jakąś tam premię dostaliśmy. Więc w tym sensie ta szybka dostawa nam się opłaciła. Dobra, no to co moi drodzy? No myślę, że to zrobimy na początek następnego odcinka. Przekimamy się, zatankujemy, znaczy przekimać na pewno się musimy. Albo zobaczymy, weźmiemy zlecenie i od razu się przekimamy. Będziemy kombinować. W każdym razie do zobaczenia moi drodzy już w następnym odcinku. I będzie mi miło, jak zostawisz, drogi widzu, komentarz i łapkę w górę. Do zobaczenia, cześć!